Cześć, z tej strony Armin Fangolpel, witam Cię serdecznie w pierwszym filmie z serii Tech Talk na naszym kanale YouTube. Dzisiaj będziemy rozmawiać o technologii Dynamic Fit Color, czyli technologii Nike'a, która zaskoczyła wiele osób i których wciąż wiele osób nie rozumie. Ale zanim do tego dojdzie, mam do Ciebie prośbę, abyś zasubskrybował ten kanał. Jeśli film Ci się spodoba, daj kciuka w górę. A jeżeli masz jakąkolwiek technologię, która Cię interesuje i której chciałbyś usłyszeć, napisz mi o tym w komentarzu, a ja na pewno Cię wysłucham. Zacznijmy od tego, jak doszło w ogóle do tej technologii. Buty piłkarskie były zawsze ciężkie, były zawsze... starano się je odchudzać na różne sposoby, ale jednak miały konkretną budowę. W międzyczasie firmy sportowe mają też inne filie, między innymi bieganie. W bieganiu jest dobre to, że dla biegacza istotna jest tak na dobrą sprawę podeszwa, bo tylko nią dotykają ziemi. Cholewka ma tak na dobrą sprawę najlepiej, żeby nie istniała. W związku z tym wymyślono taką technologię, która nazywa się Flyknit. Flyknit to miało oznaczać, że ta cholewka jest uszyta z jednej szpuli nici. Nie jestem pewien, czy tak jest, ale jestem skłonny w to uwierzyć. Ja w tych butach przebiegłem 2 maratony, wydaje mi się, na dzień dzisiejszy. Jest im bardzo lekko, one są bardzo delikatne. Kiedy się zakłada, tak na dobrą sprawę, czuje się rzeczywiście, jakby było się w kapciach. Drugi but z tej samej kolekcji, ale już wersja druga. W wersji Lunar, tam była wzmocniona, zdaje się, podeszwa w porównaniu do tamtej. W tej też przebiegłem maraton i te też jakby odczuwałem bardzo dobrze tę cholewkę. Co jest bardzo ważne, kiedy testuje się coś na biegaczach, bardzo szybko ma się informację zwrotną, bo biegacze robią niesamowicie dużo kilometrów, tak w porównaniu do piłkarzy. Nie ujmując nic oczywiście piłkarzom. W związku z tym, kiedy przeprowadzono dużo testów na biegaczach i okazało się, że technologia Flyknit działa, przeniesiono ją do butów. 2014 rok, marzec, Andreas Iniesta prezentuje nam buty Magista Obra, które rozpoczęły tak na dobrą sprawę rewolucję, bo pojawił się właśnie, poza tym, że był Flyknit użyty, to po raz pierwszy zastosowano Dynamic Fit Color. Co to jest? Zacznijmy od tego, co to jest. Jest to tak na dobrą sprawę kołnierzyk. Dynamic Fit oznacza, że jest to dynamicznie dopasowany color, czyli kołnierzyk. Tak na dobrą sprawę to jest trochę więcej niż kołnierzyk, bo to zachodzi również na język, którego już nie ma, odkąd użyto tego tutaj materiału. W pierwszych butach, które się pojawiły w marcu, podobnie jak w butach, które pojawiły się miesiąc później, czyli Mercurial Superfly, ten język tutaj jest, tak na dobrą sprawę, częściowo jest taką po prostu tkaniną, a częściowo jest taką częścią elastyczną bardzo mocno. Jak się przyjrzycie, to widać, że te buty się w pewnych miejscach troszkę bardziej rozchodzą, w innych trochę mniej i jest miejsce na przykład na kostki. To nie jest płaski materiał. On jest tutaj specjalnie zrobiony tak, że na kostce dobrze leży i nie naciska ją, tak? Nie ma takiego poczucia ucisku. Wręcz przeciwnie. W tych butach czujemy się jak w skarpetkach. I tak mamy się tak na dobrą sprawę czuć. Jakbyśmy mieli skarpetkę, a do spodu doczepione korki. Te buty mi się swoją drogą bardzo, bardzo podobają do dzisiejszego dnia. Niestety mam z nimi duży problem, bo to są buty robione na Cristiano Ronaldo, który ma bardzo wąską stopę. I tu Wam powiem, nie wiem czy zdążę, ale jeżeli kiedykolwiek będziecie szukali butów, które gra Cristiano Ronaldo, to możecie z góry zakładać, że to są buty wąskie. Nie wiem, czy będzie widać różnicę, ale wydaje mi się, że różnicę widać. Cristiano Ronaldo ma wąską stopę i z tym się trzeba pogodzić. No więc idźmy dalej. To są Superflye. Mija rok, Nike wypuszcza serię Nike Football X, czyli buty do gry piłkę uliczną, czyli wszelkiego rodzaju halówki i od tej pory wszystkie buty, które służą do halówek i do gry, nie wiem, na tartanie na przykład, nazywają się X na końcu. Więc mamy tutaj Mercurial X, który ma, jak widzicie znowu, kołnierzyk i mamy Magista X. Te kołnierzyki, ja mam takie wrażenie, że one są troszkę jakby bardziej ściśliwe, ale też są troszkę inaczej zbudowane na zapiętku, bo trochę mocniej już naciskają na piłkarza, na nasze ścięgna Achillesa. Dla mnie osobiście nie jest to zbyt dobre, bo po prostu bardzo szybko się, bardzo mi się stopy grzeją i bardzo szybko się tutaj ocieram. Chwilę po premierze Nike Football X przyszedł nam finał Nike Football X w Berlinie, który możecie obejrzeć na filmiku, polecam gdzieś tutaj. A Nike zaprezentowało nam buta Hypervenom 2. Buty, zdaje się, sygnowane przez Roberta Lewandowskiego w tamtym momencie wprowadziły bardzo ciekawą zmianę, która na pierwszy rzut brzmiała dosyć dziwnie. Otóż ten tylny pasek, który jest, został przesunięty w bok.
Nie ma już więc ciągłej linii po pięcie idącej aż przez ścięgo, tylko jest po prostu taki zawijasek w bok. I teraz, kiedy ja usłyszałem, że to jest taka zmiana, pomyślałem sobie, ale po założeniu buta zrozumiałem. Przestało mnie cokolwiek uwierać. Od tej pory ten Dynamic Fit Collar przylega mi do pięty, do ścięgna, ale już go nie naciska punktowo, tylko raczej robi tak. Nie robi tak, tylko robi tak. I to robi dużą różnicę, kiedy gramy. Tydzień temu, w zeszłym tygodniu grałem w piłkę, miałem już mocno podrażnione Achillesy właśnie innymi korkami, więc szukałem butów, w których mogę pograć, żeby no, nie uwierało mnie to i nie przeszkadzało w grze. Jak się okazało, te buty właśnie przyszły z pomocą i jestem im bardzo za to wdzięczny. To, co jeszcze dodatkowo powinno mi się z tego wynieść, to to, że ten przesunięcie tego paska w bok po roku czasu, ja tak na dobrą sprawę po kilku miesiącach od momentu, kiedy się pojawiły buty z serii X, sugeruje, że Nike cały czas nad tym pracuje. Ja też mam wrażenie, jakbyście się temu przyjrzeli, że budowa tego jest już troszkę inna niż tu była. Ja tu trochę wymienoliłem tego buta, więc to wygląda tak mniej solidnie, powiedzmy. Ale ja mam takie wrażenie, że ten nowy kołnierzyk jest jakby taki bardziej solidny, taki troszkę bardziej zbity. Jestem bardzo ciekaw, jak by wyglądał ten but, jakby tak naprawdę odjąć tą tutaj cholewkę, która jest syntetycznie pokryta. No i jeśli chodzi więc o to, to ode mnie tyle. W wielkim skrócie, dodanie kołnierzyka umożliwiło usunięcie tego typu krawędzi z butów piłkarskich, sprawienie dodatkowo, żebyśmy czuli, że jesteśmy lepiej trzymani i na koniec dnia, żebyśmy się czuli bardziej komfortowo w bucie. Bardzo fajna sprawa, nie wiem, czy mi się uda teraz założyć tego buta, ale przy zakładaniu tych butów mamy takie wrażenie, jakbyśmy się faktycznie wsuwali w skarpetkę. Jest taki dźwięk. Koniec. Jest taki dźwięk zakładania rzeczywiście skarpetki. No. Tak, także jeżeli chodzi o mnie, to by było na tyle. Powiedzcie mi jeszcze raz w komentarzu, napiszcie, czy tego typu filmy Wam odpowiadają, czy jest jakaś technologia, której chcielibyście usłyszeć. No i tyle. No. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Dajcie suba i widzimy się na fangl.pl.